Teraz pokażę Wam formę troszeczkę większą niż ta poprzednia. Jest to forma, której jest jakby pół średnicy φ8 w jednej połówce formy i pół średnicy φ8 w drugiej średnicy formy. Forma też posiada dwa kołki prowadzące z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj są dwa wypychacze. Tu jeden wypychacz i tu jest drugi wypychacz. On wypychacz w momencie wtrysku jest na równo z płaszczyzną dolną. O, tutaj mamy, tu można wykręcić i pokażę Wam. Ten wypychacz podobnie wygląda jak w tym wykroniku. Tutaj jeszcze powinno być. O, tutaj mamy jeszcze taką sprężynkę, która powoduje to, że wypychacz jest utrzymywany w górnym położeniu. I wtedy nie wystaje nam ponad tamtą dolną płaszczyznę. Tu na górze są dwa takie wąsy stożkowe, które po wtryśnięciu materiału uzyskujemy to, że na końcach tego pręcika mamy dwa otwory. Tu mamy jeszcze jedną taką wstawkę. Tutaj, gdzie jest ta wstawka, tutaj w tym miejscu nie będziemy mieli materiału po prostu. Tylko będzie w tej drugiej połówce formy. A żeby zmienić, bo teraz chcemy, załóżmy, żeby była w tym miejscu i z tej formy możemy sobie zrobić krzyż. Wykręcamy wtedy tą zaślepkę. Wkręcamy wtedy tą wstawkę w to położenie środkowe, a w miejsce w tej wstawki wkręcamy tą zaślepkę. I podobnie jak tamtą formę składamy, montujemy wimadle i tutaj na środku mamy otwór wlewowy do formy. Dziękuję.